Poniedziałek na podwórku przy ulicy Spółdzielczej odbyło się podsumowanie wakacyjnego cyklu spotkań Roześmiane Podwórka. Akcja Roześmiane Podwórka jest to akcja taka wakacyjna dla dzieciaków, ale nie tylko, którą udaje nam się już trzeci raz właśnie w Gliwicach przeprowadzić. Dzięki współpracy z radami osiedla, z różnymi partnerami, z organizacjami pozarządowymi, z bibliotekami. Akcja polega na tym, że chcemy pokazać dzieciakom, że wakacje nie muszą być nudne i że można coś fajnego i się nauczyć i coś fajnego zrobić u siebie na takim na co dzień może szarym podwórku, nieciekawym. Oprócz warsztatów graffiti na najmłodszych czekały zajęcia rytmiczne nauki gry na bębnach oraz innych instrumentach perkusyjnych, skręcanie balonowych zwierzątek, jak również wiele innych zabaw integracyjnych. Akcja z roku na rok się rozwija. Pamiętam, jak zaczynaliśmy projekt na dwóch osiedlach gliwickich, na osiedlu Beldona i w Łabędach. W tym roku udało nam się to zrobić na 5 gliwickich osiedlach. Dołączyły do nas Zatorze, Szobiszowice i Sośnica. Coraz więcej podwórek, coraz więcej partnerów, coraz więcej ludzi, więc mamy takie głosy od mieszkańców, że naprawdę potrzebne to jest dla dzieciaków, dla mieszkańców. No i podoba się przede wszystkim. To odbywa się w ramach projektu Wyspa Aktywności Społecznej. Jest to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego i realizatorem jest Stowarzyszenie Ludzie Lasu. Warto uaktywniać dzieci, młodzież, ale to nie tylko są imprezy stricte dla dzieci i młodzieży, ponieważ odbywają się też imprezy dla seniorów w ramach tej Wyspy Aktywności Społecznej na Zatorzu. Po prostu to jest takie aktywnie społeczne, tak, żeby się coś działo. To jest akurat dzisiaj impreza na zakończenie wakacji. No i od września zaczynamy cykl warsztatów. We wrześniu dla maluchów będą, między innymi będzie wioska indiańska, będą warsztaty perkusyjne, również warsztaty bębniarskie, będzie teatrzyk dla dzieci, a dla dorosłych, jak to zawsze bywa, warsztaty ceramiczne. A także to są plany na wrzesień, podobne na październik, w listopadzie również trochę rękodzieła, również teatrzyki, no i w grudniu wiadomo, także aktywności, ale już pod kątem bożonarodzeniowym.